wracamy właśnie z takiej drobnej atrakcji. Nagrywałem właściwie dla siebie, ale stwierdziłem, że nie no, trzeba to polecić, bo jest zarąbiste. Najeździłem się od groma. Tą atrakcją jest Extreme Motocross w Gdańsku. Wypożyczalnia dużych motocykli, plus też są pitbajki. Jest tor mniejszy, jest tor większy. Można pojeździć i zaraz zobaczycie, jak to wyglądało. A przy kadrach z jazdy opowiem coś więcej. Oglądajcie. Przede wszystkim musicie się umówić. Jak przyjedziecie na miejsce, dostajecie ochraniacze i wszystkie niezbędne elementy. Weźcie ze sobą ciuchy, które możecie ubrudzić. Następnie dostajecie prosty instruktaż, jak obsługiwać motocykl i możecie wjechać na oślą łączkę, gdzie możecie wyczuć motocykl i gdy organizator zobaczy, że wy panujecie nad motocyklem, a nie motocykl nad wami, możecie wjechać na średni tor. Gdy średni tor to za mało, jest również tor dla bardziej zaawansowanych osób, który jest większy, ma większe hopy i wymaga już pewnych umiejętności. Na ten tor możecie również wjechać swoim motocyklem. Koszt to 20 zł za cały dzień. Koszt wynajęcia motocykla, ciuchów i toru to 150 zł za godzinę jazdy. I uwierzcie, to bardzo dobra cena. Dla osób po przerwie od moto albo dla świeżaków godzina czasu to aż za dużo. Na pewno będziecie potrzebowali przerwy na oddech i napicie się wody. Extreme Motocross jest otwarty do końca września, ewentualnie jeszcze w październiku, jeśli warunki pogodowe pozwolą. Zdecydowanie polecamy i na wiosnę również tu przyjedziemy. Thank you.